Hey, Pete. Cześć, Pete. Oh, hey, Val. Jak leci? Bywało lepiej. Co się stało? I w tym rzecz, kiedy Val pyta, co się stało, zachęca mnie do gadania. I tym właśnie zajmiemy się w czasie zajęć Pixar w pigułce. Zrobienie filmów Pixar zajmuje wiele lat, ale wszystko zaczyna się od opowiadania. Ludzie opowiadają sobie historie od wieków. Pewnie od kiedy wymyślono język, może wcześniej. Przecież gawędzimy przy ognisku, piszemy sztuki, powieści, krótkie historyjki. Robimy filmy, zdjęcia, tweetujemy, lista jest bardzo długa. Bo siłą powieści jest to, że potrafi trafić do ludzi przez emocje. Często słyszymy od fachowców, żeby pisać o tym, co znamy. Ale przecież jako dzieciak nie chciałbym opowiadać o życiu w Minnesocie, bo to nuda. Oczami wyobraźni widzę eksplozje i potwory i wyścigówy na torze. A to znaczy, że pisanie o potworach, wybuchach i wyścigach jest super, ale warto wpleść to w jakiś wątek życiowy, uczucia. Strach? Osamotnienie? Twoje własne doświadczenia sprawiają, że ta historia nabierze kolorów, a nie będzie tylko opowieścią o wyścigach. Kiedy zaczynałem pracę nad Potworami i Spółka, chciałem ją sprzedać jako historię o potworze, który żyje ze straszenia dzieci. Taką ma robotę. Przychodzi rano, wychodzi wieczorem, wcina pączki, walczy o prawa pracownicze i myśleliśmy, że to w sumie całkiem zabawne. I pewnie, jak opowiadałem o tym kumplom, wszyscy się śmiali. Ale cały film to inna bajka. I było nudnawo i niezbyt śmiesznie, kiedy mówili, nie mam pojęcia, o czym jest ten film. Więc w końcu wpadłem na to, że to nie jest film o potworze straszaku, ale o facecie, który staje się tatą. I to była moja osobista historia. Dlatego pisanie o tym, co znasz, pomaga zrozumieć, co się z tobą działo, że poczułeś nagle coś wyjątkowego. A celem każdej opowieści jest wzbudzenie tych uczuć u widza. Ale największym odkryciem w opowiadaniu jest ogrom pracy, którego potrzeba. Zawsze myślałem, że wystarczy raz opowiedzieć historię i od razu będzie perfekcyjna. Taki geniusz jak Walt Disney czy Miyazaki mieli jakiś super pomysł w głowie i pyk, gotowe. Ale nie zawsze tak jest i nasze historie wcale nie są od razu tak świetne. Pierwsza poprawka, druga, trzecia, czwarta czy trzydziesta. Więc siedzisz i kombinujesz aż do skutku. I dopiero po wielu, naprawdę wielu poprawkach zyskujesz ten skrzący humor i wreszcie działa. W tym rozdziale Pixar w pigułce dowiesz się, jak Pixar opowiada historię i mamy nadzieję, że to cię zainspiruje. Serio? Co się stało? Ach, no dobra. Po pierwsze, chodźmy do mojego biurka, okej? W końcu jest dopiero 8 rano.